wydaje nam się, że udział w każdej imprezie o charakterze takim kabaretowym ma znaczenie, bo... Publiczność ma znaczenie, kontakt z publicznością. Jeśli jest publiczność, prawda? Tak. To ma sens i ma znaczenie. A jak to się nazywa i czy to jest cykliczne, to chyba ma mniejsze znaczenie. Bo to ona bardzo często weryfikuje to, co kabarety przedstawiają. I jest warunkiem koniecznym. Tak. Bez niej nas nie ma. Znaczy, mnie zaskoczyła Szarpanina, że mają nowy program. O, mają, rzeczywiście. Bo w ubiegłym roku zdobyli wszystko, co było do zdobycia, natomiast żadnego z tych sketchów czy blackoutów nie powtórzyli. I to jest świetne, jest, że tą drogą dobrze, idą. Że... Tak, idźcie tą drogą, trzeba im powiedzieć. Grypsujesz przez troje. Pewnie się grypsuje. No, to wasz łapa, bo byś słowa do mnie pryczy. Nie, dobra, nie? No, nie, tu na szczęście nie ma tego problemu pod tytułem na którym boku zasnąć. Przepraszam, mogłoby pani zrobić zdjęcie? Tylko przycisnąć trzeba duży mały, to sobie taką pozę wymyśliłem. To nie jest tak, że się przyjeżdża w jedno miejsce i się może poza paką, może paka jest takim miejscem, gdzie można przyjechać skądś tam i tak jak na przykład tak jak w przypadku Łowców.b, że był to ich siódmy występ w ogóle i zdobyli, nie wiem, i zdobyli Grand Prix. I wydaje mi się, że to się i taka rzecz może się zdarzyć tylko na pace. To jest taki jedyny festiwal, który jest festiwalem tak opiniotwórczym. Dzień dobry. Witam w naszej restauracji. Jest taka sprawa, ponieważ jest pan 100-tysięcznym gościem naszej restauracji, dlatego chcielibyśmy panu zaserwować tę oto szarlotkę. Za darmo? Tak, za darmo. To bardzo miłe, to poproszę. A więc uwaga, serwuję. Smakowało? Tak, bardzo. To pan sobie teraz wygodnie usiądzie, a ja zaraz panu zaserwuję gorącą zupę. Olbrzymia różnorodność, jak mówimy o takiej perspektywie, powiedzmy ostatnich 10 czy 15 lat, to taka mnie się narzuca właśnie słowo różnorodność, od pantomimicznych kabaretów typu Krosny czy absurdalnych Liquid Mind, który za chwilę zobaczymy, poprzez właśnie kabarety absurdalne, surrealistyczne. Mumia, Łowcy.b swojego czasu to też. Tak, mnóstwo jest formuł i mnóstwo konwencji, także takie narzekanie na kabaret, bo bardzo często słyszy się takie narzekanie, że w tej chwili kabaret jest w ogromnej defensywie, prawda? Ja akurat nie podzielam tego poglądu. Myślę, że jest bardzo dobrze z polskim kabaretem. Bardziej gorzej jest z tym, co widać w telewizji i to, jak telewizja pokazuje. Tak, bo to się nie pokrywa z tym, co nie na pokrywa się. Dzieje. Ja rzeczywiście bywam na nie wiem, 20 festiwalach w ciągu roku kabaretowych i jest olbrzymia różnorodność. Jedyne, co mi przeszkadza, to powiedzmy odejście od literatury. To rzeczywiście w stosunku do tego, co się w latach 60. czy 70. działo w polskim kabarecie, to jest ogromny negatyw. Natomiast jest na pewno wielka różnorodność, jest mnóstwo tych kabaretów. I wiele z nich szuka własnych dróg. Jest więcej wizualnych form w tej chwili w kabarecie. Ale to jest jakieś tam zjawisko, któremu się trzeba przypatrywać i nie tylko biadolić, bo bardzo często ludzie zatrzymują się na biadoleniu. Kabaret umarł, kabaret jest beznadziejny i tak dalej. To jest nieprawda. Źle jest pokazywany na pewno w telewizji. I telewizja nie oddaje tej różnorodności kabaretu.
nie wiedzieć, czemu nie pokazywane są kabarety, które są przez telewizję uznawane za nieatrakcyjne, być może, no nie wiem, są jakieś standardy telewizyjne, które wygląda się nie mieszczą. To nawet nie o to chodzi, że pewne kabarety nie są pokazywane, to raz, a dwa, że one są źle pokazywane, te, które są pokazywane, są źle pokazywane. Z jakichś względów, nie wiem, no nie umie się tego nagłośnić, mówię o, nie wiem, piosenkach, o akustyce, pokazać, zrealizować tego, skamerować, połączyć w jakieś sensowne scenariusze. Ja myślę, że w ciągu roku trochę tych skeczów czy trochę tych piosenek powstaje w polskim kabarecie, a gdzieś to później się rozmywa. Może za dużo jest po prostu programów kabaretowych w telewizji. To poszło na taką stała się z tego taka trochę fabryka. Kiedyś kabaret był czymś odświętnym, pokazywano go raz, dwa razy w miesiącu. Ja sam czekałem, pamiętam, na właśnie Teja czy... Ale kabaretów też mniej było wtedy, prawda? Nie, teraz nie taki modny wszystko. Stał modny, się, nie? Taka moda modna stała się u młodych ludzi. No jest strach przed właśnie artystą kabaretowym, jego tekstem i tym, żeby go wyświetlić w punktaku i żeby on przez 5 minut stał amerykańskie czy angielskie produkcje kabaretowe, to dziwo, tam się nikt nie boi tego, żeby pokazać w ujęciu jednominutowym artysty kabaretowego, prawda? U nas musi być montaż co 10 sekund. Musi być dynamiczny montaż, musi być latająca kamera, muszą być przebitki na roześmianą publiczność, musi być scenografia, która jest kolorowa, jakiś balecik. I numer często tak poszatkowany, że nie wiadomo, o co w nim chodzi. No to jest po prostu strach. Strach przed, nie wiem, no, jakimiś walorami intelektualnymi kabaretu, przed właśnie, nie wiem, wartościami literackimi, że to się nie sprzeda, że to... No, ale to jest problem redaktorów telewizyjnych bardziej niż kabaretów, bo kabarety, jak widzicie, no, nawet z tych dwóch pokazów, a to jest dwa kabarety spośród 300, które oglądamy na rozmaitych festiwalach, jak widzicie, no, było parę sketchów, które były fajne, prawda? I cóż, komu szkodzi, żeby to w telewizji pokazać? Ale ja nie zamawiałem. Ale ja przyniosłem. 25 zł. Na pewno to jest pod ten adres? A jaki to jest adres? Gościu. Ale ja nie lubię pizzy. Gościu. Jak nie lubisz pizzy, jak jest nasza narodowa patriotyczna potrawa? No jak patriotyczna? No normalnie, nie? No przecież pizza przyszła do nas z Włoch. No to mówię, nie? Ziemi włoskiej potrawy. Przypadek Boże na wysłanie. No gdzie pizza? No w pizzerii. No to pan nie przyjdzie? No przecież pan nie zamówił. Są dwie szkoły. No jest taka szkoła no kabaretów. Myśmy jeszcze wyznawali taką szkołę, czyli ten kabaret lat 70., że wolno przekląć w czasie programu raz. I szukało się najbardziej takiego miejsca uzasadnionego, wtedy, kiedy to przekleństwo najlepiej zabrzmi. No i już. I raz to było wolno. Natomiast teraz nie chcę nikomu robić przykrości, ale zwłaszcza w tym tak zwanym stand-upie, czyli w takiej formie, którą uważa się, że to jest forma nowa, że jej nigdy nie było. Ale w każdym razie ten stand-up polega na tym, że w zasadzie prawie każda silniejsza puenta jest związana z jakimś krótkim wyrazem
i z tymi momentami obscenicznymi, więc mówię, jest teraz taka szkoła, żeby przeklinać, tak mi się wydaje. Zawsze była cenzura, wydaje mi się, że nie było takiego czasu, żeby nie było cenzury. Ona się inaczej nazywa, ale zawsze nawet jest. Chyba nie chodzi o cenzurę w tej chwili polityczną, chociaż taka też jest. Też, no, ja sam jest. Jestem... Znaczy, no, kilka razy miałem do czynienia z cenzurą polityczną w tej chwili, ale ta mnie jakby mniej dziwi i ona jest mniej dla mnie bolesna, bo ja rozumiem, że przychodzą nowe ekipy i po prostu mają swoje tam kryteria. Natomiast mnie bardziej denerwuje taka cenzura estetyczna, to znaczy ja bardzo często słyszałem od ludzi, którzy zawiadują rozrywką w telewizji, żeby nie robić specjalnie inteligentnych rzeczy, że widownia tego nie przyjmie. Bardzo często słyszałem, Rafał, to jest za inteligentny, daj coś mniej. I to jest najbardziej bolesne, bo właściwie no, jesteśmy trochę sprowadzani do takiej rangi takich ludzi, którzy muszą dać, powiedzmy, rozrywkę gawiedzi. Mhm. A troszkę inny charakter miał kabaret telewizyjny. I ta publiczność telewizyjna wcale taka zła nie jest. Oczywiście, że nie jest. Że no, tu się usiłuje wmówić telewizją, ludzie tacy są. Tak, nie. Że to jest nieprawda. Myślę, problem polega nieprawda. Na tym, że rozrywkę... Muszą zrozumieć szefowie ich i tu jest chyba problem. Po prostu rozrywka ambitniejsza jest trudniejsza do realizacji. Jest trudniej zrobić. Trzeba zapłacić artyście, nie wiem, jeśli artysta pisze, nie wiem, 2 tygodnie program, to jemu jest łatwiej zapłacić pieniądze niż artyście, który tak jak Przybora pracował 8 miesięcy na Kabaret Starszych Panów, prawda? I myślę, że te kryteria łatwości, właśnie tego, że w tej chwili bardzo pieniądze decydują o tym, o rozrywce w telewizji, powodują, że to wszystko się tak spłaszcza. To troszkę inne kryteria w tej chwili funkcjonują. Jaki wybrać telewizor, jaki krymy, a może mówisz, a pani.